Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja nazywam się Halina Krączyk, jestem radną dzielnicy Brzeży Dolny. Rada dzielnicy poprosiła pana Jana Daniluka o poprowadzenie spaceru po Dolnym Brzeszczu. To jest cykl takich wydarzeń historycznych, które realizujemy w ramach dzielnicy Brzeży Dolny. Dzisiaj będziemy szli trasą, którą pan Janek specjalnie dla nas przygotował. Tak. Jeszcze takiego spaceru nie było. Pogoda jest piękna, trzymajmy za nią kciuki. Pani Janie oddaję głos. Dobrze. Niech pan powie, gdzie idziemy. Dobrze. Dobrze, to mała próba mikrofonu. Czy mnie dobrze słychać? Tak. No to się cieszę. Dzień dobry Państwu, Jan Daniluk. Mam przyjemność dzisiaj spędzić z Państwem, myślę, że około 2 godzin, w zależności od tempa, być może 2,5 godziny na spacerze historycznym po Dolnym Brzeszczu. Prawda jest taka, że faktycznie, tak jak Halina wspomniała, tą trasę przygotowałem dzisiaj specjalnie dla Państwa. Ona nie jest jakoś odkrywcza, tak? To znaczy, że nie będziemy odkrywać jakichś nieznanych rejonów, podziemnych instalacji czy ukrytych podwórzy. Niemniej jednak mam taką nadzieję, że po tych 2 godzinach spędzonych przy, mam nadzieję, także dobrej pogodzie, zobaczą Państwo, czy dowiedzą się pewnych informacji nowych i zobaczą troszeczkę tę naszą dzielnicę z innej niż dotychczas perspektywy. Od razu chciałem powiedzieć, my dzisiaj nie pójdziemy na ulicy Wajdeloty. Nie pójdziemy do Parku Kuźniczki. Nie zobaczymy pięknej osiedla Kolonia Rzeszy, czyli powiedzmy te kolonijki, tak, w cudzysłowie. Więc ominiemy takie punkty, które wydają się zawsze być tymi podstawowymi czy niezbędnymi, jeżeli mówimy, myślimy o Dolnym Brzeszczu. Innymi słowy, nie pójdziemy śladami Gintera Grasa, bo to też jest czasem pierwsza taka najbardziej powszechna sprawa, która się kojarzy zazwyczaj z Dolnym Brzeszczem. Nie. My dzisiaj obejrzymy Dolny Brzeszcz z nieco innej perspektywy. Przede wszystkim zaczynając w tym miejscu, też za chwilę powiem dlaczego. Przejdziemy następnie na ulicę Konrada Leczkowa, następnie do parku nad Strzyżą. Pokluczymy trochę na tyłach dużego kościoła, czyli Kubacza Mierosławskiego, ulica Saperów, moja ulubiona. Następnie plac księdza Komorowskiego i zakończymy w rejonie Alei Legionów, być może na placu Wybickiego. Dolny Brzeszcz, szanowni Państwo, to Państwo też wiedzą pewnie, ale to warto zawsze podkreślać. Mimo wszystko jest dość, mimo że jest młodą dzielnicą, ponieważ tak naprawdę ukształtował się tutaj ten organizm w ciągu ostatnich 100 lat, to nie możemy się równać tak naprawdę ze historycznym Śródmieściem, z Siedlcami, nie wiem, Biskupią Górką, czy nawet z Górnym Brzeszczem. Ta infrastruktura, którą dzisiaj widzimy, te różne osiedla, które tutaj powstawały, to tak naprawdę przede wszystkim pierwsza połowa XX wieku w niewielkim zakresie z końca XIX wieku. Ale to, co moim zdaniem wyróżnia bardzo znacząco historię Dolnego Brzeszcza, czy w ogóle Dolny Brzeszcz na mapie dzisiejszego Gdańska, to, że to jest de facto patchwork. To jest tak naprawdę dzielnica, która sama w sobie, sama nawet nazwa jest ahistoryczna. Do 1945 roku nikt nie używał pojęcia Dolny Brzeszcz, czyli po niemiecku to byłby Niederlandwo. Nie. Nie było tak naprawdę jednego pojęcia, który by scalał, spinał ten cały teren, który dzisiaj nazywamy Dolnym Brzeszczem, pod jedną nazwą. Był to tak naprawdę konglomerat kilku osiedli, kilku dawnych majątków, posiadłości, które z biegiem czasu zespoliły się w jeden organizm, który, tak jak wspomniałem, był na tyle młody, na tyle świeży, że w tym 1945 roku, powiedzmy, jeszcze nie wypracował dla siebie pewnej funkcjonującej jednej nazwy. Powiem więcej, kiedy z przyjacielem Jarkiem Wasilewskim zaczęliśmy pracować nad historią Dolnego Brzeszcza, no, z 12 lat temu, i myśmy zaczęli używać pojęcie Dolnego Brzeszcza, czy nie my jako pierwsi, ale zaczęliśmy tą dość konsekwentnie może używać to pojęcie, to niejednokrotnie spotkaliśmy się z pewnym zarzutem, no ale przecież nie było czegoś takiego jak Dolny Brzeszcz. Albo więcej, no gdzie jest ta granica Dolnego Brzeszcza? To Grunwaldzka. No nie, to tory kolejowe. Bo z tym też mieliśmy problem, to znaczy z określeniem tych granic, a przede wszystkim z określeniem jednej nazwy, która by to wszystko spinała. Dolny
Zielony Wrzeszcz to konglomerat, to są nowe Szkoty, to są Kuźniczki, to jest dawny Brunów, czyli te posiadłości, które mają to swoją pochodzenie nawet jeszcze w średniowieczu, a już na pewno w czasach nowożytnych. A z drugiej strony mamy osiedla tworzone dość intensywnie właśnie od końca XIX wieku. Kolonia Rzeszy, 1906 rok, następnie pojedyncze małe osiedla Fundacji Abbega, początek XX wieku, czy wielkie osiedle Wrzeszcz, ten z okresu międzywojennego, dokładnie z lat 20., czyli to osiedle, które powstało na osi ulicy dzisiejszej Kościuszki, Chorobrego czy Alei Legionów. No i oczywiście powojenne budownictwo, osiedle Roosevelta, zwane przez pewien czas osiedlem Klonowicza, te niewielkie osiedla w rejonie Placu Komorowskiego, późniejsze Ostroroga, Baczyńskiego, domki fińskie, tak? Czyli Pstrowskiego, Kopalniana, Koksowa. Więc Państwo widzą, że tutaj w tej pierwszej połowie XX wieku jeden po drugim razie powstawały różne w różnym kształcie, w różnym wielkości założenia urbanistyczne, które złożyły się, zlały niejako w to, co my dzisiaj nazywamy Dolnym Wrzeszczem. I tą dzisiejszą wycieczkę chciałbym zacząć Państwu, no nieprzypadkowo do tego miejsca, nie tylko dlatego, że tu się łatwo spotkać, każdy potrafi dotrzeć tramwajem czy SKM-ką, ale także, że w tym miejscu doskonale też widać, jaki był problem z tą nazwą. Szanowni Państwo, my tak naprawdę tutaj znajdujemy się na terenach, które w przeszłości należały do młynisk. Osiedle Kolonia Rzesza, które zaczynało się, czy zaczyna, za moimi plecami, Państwo widzą pierwsze jego budynki. Tak jak wspomniałem, 1906 rok, budowa tego osiedla, głównie w rejonie skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Klonowicza, i Kochanowskiego. To był teren wykupiony od dóbr młyniska w 1906 roku i początek budowy osiedla. Ale z drugiej strony w 1899 roku pierwszy przystanek kolei podmiejskiej, jaki tutaj został uruchomiony, po mojej lewej stronie, po Państwa prawej, jakby za tym budynkiem, on już jest nieczynny, chociaż widać jeszcze jego pozostałości po tym peronie, nazywał się Nowe Szkoty. Tak? A dzisiaj gdzie jest przystanek Nowe Szkoty, Szanowni Państwo? Na wysokości Stoczni Północnej, tak? Czyli nieco dalej, formalnie rzecz biorąc poza granicami Dolnego Wrzeszcza. Sam fakt, że Nowe Szkoty, osada, która wykształciła się w rejonie dzisiejszego parku nad Strzyżą i ulicy Konrada Leczkowa, przez stulecia tam istniała, no tak naprawdę w okresie na przykład międzywojennym ta nazwa niejako się zepchnęła i gdzieś tutaj lawirowała między właśnie w okolicy Alei Hallera, tak? Dzisiaj na przykład Nowe Szkoty są, mam wrażenie, że poza tym przystankiem, relatywnie rzadko używane, przynajmniej ja mam takie wrażenie, tak? Także te nazwa już na początku XX wieku, nazwy dla tego Dolnego Wrzeszcza stanowiły już pewien problem. Z drugiej strony znajdujemy się przed jednym z ważniejszych obiektów w tej części Gdańska, przed doskonale Państwu znanym i pewnie od urodzenia, dokładnie. Myślę, że od urodzenia doskonale Państwu znanemu budynkowi, tak zwane Bocianie Gniazdo, a więc szpital, klinika położnicza, szpital kobiecy. On różne nazwy miał przez różny okres swojego istnienia, ale zawsze służył temu samemu, aby otoczyć opieką kobiety, które były w ciąży, kobiety, które urodziły, aby otoczyć opieką noworodki, a także kształcić położnicze. Tutaj od zawsze ta klinika pełniła tą funkcję. Została otwarta w październiku 1912 roku i warto podkreślić, że w tamtym czasie, tak naprawdę nie licząc tutaj tych budowli w ciągu Kochanowskiego i Mickiewicza, to tak naprawdę w stronę morza to była pustka. Trzeba pamiętać, na ile było to perspektywiczne myślenie ówczesnych władz Gdańska, które naprawdę na obrzeżach miasta, to mniej więcej tak jakbyśmy dzisiaj zbudowali szpital gdzieś na Zakoniczynie, powiedzmy, naprawdę na obrzeżach tego miasta budują potężny gmach, bardzo nowoczesny, najnowocześniejszy szpital kobiecy w ówczesnym Królestwie Pruskim, z tą perspektywą, że w tą stronę miasto, dzielnica Wrzeszcz będzie się rozrastać. On oczywiście no nie wygląda tak, jak wyglądał pierwotnie. Działania wojenne mocno nadszarpnęły jego strukturę, przede wszystkim brak dachu. Jeżeli Państwo sięgną do dawnych publikacji, do albumów, do zdjęć, do pocztówek, to Państwo zauważą, że on miał piękny, taki duży dach i brak jego bardzo mocno, bo on się spalił w 1945 roku,
bardzo mocno zaważa na tym, że tą bryłę czasem trudno rozpoznać na dawnych pocztówkach. I to bocianie gniazdo, ponieważ ta nazwa jest oczywiście od sygnaturki, która zdobiła dach tego budynku, no skojarzenie oczywiście z położnictwem jest logiczne, także nazywane był bocianym gniazdem. Ja parokrotnie w Niemczech, przeprowadzając relacje, wywiady czy rozmawiając z ludźmi, którzy się okazuje, że się urodzili w Gdańsku, to prawie wszyscy wspominali, że mają właśnie w dowodach jeszcze napisane Danzig Langfu, że mówię, no to tutaj no zdecydowanie lwia część gdańszczan przez wiele lat się rodziła i rodzi się nadal. Ja proponuję taką formułę, szanowni państwo. Podejdziemy teraz pod ulicę Konrada Leczkowa. Jak będą jakieś pytania, to najlepiej poproszę w trakcie, jak będziemy szli do kolejnego punktu. Dobrze? Zapraszam. Nie ukrywam, szanowni państwo, że troszeczkę tą trasę dzisiejszą ułożyłem pod siebie, dlatego że chciałem pokazać państwu najpiękniejsze w moim odczuciu miejsca Dolnego Wrzeszcza. To jest całkowicie subiektywny wybór. I jednym z dwóch najbardziej urokliwych miejsc, tak jak wspomniałem, według mnie, jest miejsce, w którym się znajdujemy. To no dzisiaj to jest skwer, powiedzmy park, przed tak naprawdę pierwszym budynkiem użyteczności publicznej, jaki powstał na terenie dzisiejszej dzielnicy Dolny Wrzeszcz. To jest szkoła nowoszkocka, Neue Schottlandschule, szkoła podstawowa, oddana do użytku w październiku 1907 roku po dwuletnim okresie budowy. Co w tej szkole jest takiego wyjątkowego? No, że państwo pewnie się zorientowali, albo część z państwa na pewno już to wie. Niemniej jednak no, wejście główne do tego budynku, jak państwo widzą, było od tej strony, w której my się znajdujemy, nie od strony Halera. A więc od tej, od której my ten budynek zapewne najczęściej widzimy, czy jadąc do pracy, czy do szkoły tramwajem, samochodem, czy rowerem. Z bardzo prostego powodu. Główny trakt, który wyznaczał oś komunikacyjną i też zabudowy w tej części Gdańska, to była właśnie ulica Nowoszkocka, czy ulica Nowe Szkoty, Neuschottland-Chaussee, której przebieg wyznacza w głównej mierze dzisiejsza ulica Konrada Leczkowa. A więc ten budynek był po prostu sfrontowany do tej głównej ulicy, która w tamtym czasie, jeszcze na początku XX wieku, wyznaczała tą główną oś życia, powiedzmy, tej części dzielnicy Nowych Szkotów. Szkoła podstawowa, tak jak wspomniałem, w tamtym czasie szkoły podstawowe w Gdańsku jeszcze nie było koedukacyjnych. Była to szkoła dwudziałowa, to znaczy osobny był oddział dla chłopców, osobny oddział dla dziewcząt. Pierwszy w ramach równouprawnienia powstał jak zwykle oddział dla chłopców w 1907 roku, tak jak wspomniałem. To było to skrzydło, przy którym my się znajdujemy teraz bliżej, czyli za moimi plecami bezpośrednio. 4 lata później, w 1911 roku, ukończono drugie skrzydło dla dziewcząt. I ten budynek pełnił funkcję szkoły podstawowej dla tej części Wrzeszcza no, do końca II wojny światowej, przy czym w latach konfliktu, w latach II wojny światowej te budynki, podobnie zresztą jak wiele innych w tej dzielnicy, było rotacyjnie także używane przez jednostki wojskowe, które były tworzone w Gdańsku albo transportowane przez Gdańsk po prostu jako kwatery. Wtedy dzieciaki uczyły się w systemie dwuzmianowym, co nas pewnie czeka za rok czy za 2 lata. No w każdym razie funkcje szkolne pełnił w tym niemieckim Gdańsku praktycznie przez cały okres swojego istnienia. Co jest ważne, szanowni państwo, to była druga szkoła państwowa, która powstała we Wrzeszczu. Pierwsza to już 1878 rok, czy państwo może zgadną, gdzie powstała pierwsza szkoła państwowa, bo wcześniej istniały szkoły wyznaniowe, ewangelicka i katolicka, ale ja mówię o państwowej publicznej szkole we Wrzeszczu, podstawowej? Nie, Nadmowskiego, dokładnie tak. Nadmowskiego, ten taki ceglany budynek przez wiele lat, szkoła muzyczna, obecnie tam jest chyba jakaś prywatna
placówkę edukacji na jakieś kursy policjalne, czy coś takiego. To był pierwszy, to 1878 rok, to była pierwsza publiczna szkoła we Wrzeszczu. Też bardzo perspektywiczne myślenie dla coraz szybciej rozwijającej się dzielnicy. No i drugi budynek postanowiono właśnie zbudować, no też na całkowitych peryferiach, szanowni państwo. To jest 1905 rok. Wbicie łopaty pod budowę tego budynku. Tak jak wspomniałem, dwa lata później otwarto szkołę. A przypomnę, że zaledwie 10 lat wcześniej, w 1895 roku, tutaj na granicy miasta, tuż za granicą gminy Gdańsk, otwarto chociażby ten cmentarz dla ubogich, cmentarz dla biednych, dla samobójców, dla niezidentyfikowanych ofiar, które chowano, czyli ten cmentarz na Chrobrego, na Zaspie. Tak? To też pokazuje, proszę państwa, to nie jest tak daleko bardzo, i że to były naprawdę peryferie i rogatki miasta. Natomiast no, było jasne, że jeżeli gdzieś Wrzeszcz ma się rozwijać w pierwszej kolejności, a to było logiczne, to jest ten okres 25-lecia, powiedzmy, wilhelmińskiego Gdańska, czyli od 1890 do wybuchu I wojny światowej, to jest gwałtowny, dynamiczny rozwój, tak urbanistyczny, jak i demograficzny, albo demograficzny i urbanistyczny. No wtedy jest ta eksplozja budownictwa w całym Gdańsku, a w szczególności właśnie we Wrzeszczu. I drugi taki okres bardzo gwałtownego rozwoju to są oczywiście lata 20, więc pierwsza dekada istnienia Wolnego Miasta Gdańska. I wtedy to głównie Wrzeszcz i to nawet głównie Dolny Wrzeszcz, o czym będę jeszcze mówił, zresztą państwo doskonale to wiedzą. Szkoła Nowoszkocka przestała funkcjonować pod taką nazwą w 1945 roku. W tym samym roku już w polskim Gdańsku budynek przeznaczono również na cele edukacyjne. Tutaj działały przez wiele lat dwie szkoły podstawowe, szkoła numer 18 i szkoła numer 28. Szkoła numer 28 w 1973 roku została stąd wyprowadzona. Jej miejsce zajęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, która istnieje tutaj do dnia dzisiejszego. Na marginesie, moim zdaniem, to jest jedna z najbardziej niedocenianych książnic w Gdańsku, bo zbiory mają naprawdę fenomenalne, a mam wrażenie, że mało osób o tym wie. To jest znowu moja tylko opinia. A w 93 roku, 20 lat później, 18 zastąpiło w tym miejscu Centrum Edukacji Nauczyciela, które również istnieje do dnia dzisiejszego i w ten sposób ten budynek tak naprawdę przez te lat już ponad, szybko dodajemy, 109, tak? Niemalże 109, bo w październiku 7 roku została otwarta. Zawsze pełnił te funkcje, czy to edukacyjne, czy to na rzecz szeroko pojętej oświaty i kultury, czy czytelnictwa. Tak jeszcze tylko dopowiem, że takie małe budynki ceglane, które państwo tutaj widzą obok, tu jest jeden, drugi jest po drugiej stronie, strony Halera, tam jest biuro turystyczne, to były dawne wychodki. Ubikacje przy... Także tam jeszcze są napisy, w taki mocno starte, ale można dotrzeć część tych napisów. To jest naprawdę bardzo ciekawy budynek, on jeszcze konstrukcyjnie też był bardzo nowatorski. Miał inny układ korytarza niż w dotychczas budowanych szkołach pruskich. Nie w poprzek, a wzdłuż. Państwo jak kiedyś wejdą do środka, czy byli, to państwo zobaczą, że ten główny korytarz, główna oś kompozycyjna w środku tego budynku na wszystkich piętrach jest jakby równolegle wzdłuż całego budynku, a nie w poprzek, więc w ten sposób dzielono, także to też jest taka ciekawostka. Szkoła Nowoszkocka. Pierwszy budynek publiczny otwarty w tej części, obiekt, w tej części Wrzeszcza, więc tej, której nazywamy po 45 rokiem Dolnego. Przy początku trasy nowoszkockiej, szosy nowoszkockiej, która była główną osią tej najstarszej tutaj osady, która istniała. I my właśnie teraz powoli, kilkoma kroczkami dojdziemy do parku na Strzyżu, tam się dłużej zatrzymamy i tam pokażę miejsce państwu, które wiąże się z początkiem naszej dzielnicy. Jaki jest numer projektu? 3, o właśnie, ja też mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć. Jestem państwu winny słowo wyjaśnienia, ponieważ może tak zacznę, przepraszam. Za dosłownie kilka tygodni, to jest kwestia dwóch, trzech, może czterech tygodni, w każdym razie w październiku, Dolny Wrzeszcz zyska nową atrakcję. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli lub nie, ale tutaj dosłownie kilkaset metrów od nas, na terenie firmy
biura firmy Bysewo. To są takie składy budowlane. Ach, kryptoreklama. Proszę mi wybaczyć. Znajduje się schron z 1944 roku, taki nieduży, tak zwany ołówek, niewielki schron, który zresztą była podjęta rok temu akcja jego podniesienia i go przewiezienia do Muzeum na Helu, które ma miejsce, żeby takie tego typu relikty drugowojenne eksponować, zbierać, zabezpieczać i eksponować. Ta kwestia, próba podjęcia go i podniesienia niestety się nie udała, ponieważ on się po prostu rozleciał, częściowo przynajmniej, także on na pewno w tym miejscu zostanie już. Tam jest problem, żeby przejść grupą, to jeszcze będą plany, w jaki sposób to miejsce wyeksponować, bo to jest jakby na wprost nas z tyłu. Państwo, nie wiem, wracając ze spaceru, będą mogli tam podejść, tam grupą na razie nie ma jak podejść, ale będzie odsłonięta tablica, która będzie informowała o tym obiekcie, a także o tym, co w tym miejscu mieściło się w latach II wojny światowej. Ponieważ zanim dojdziemy do punktu, który wiąże się z początkami nowych Szkotów, a być może w ogóle jeszcze z wcześniejszym okresem, jeszcze z okresem średniowiecznym, do miejsca, gdzie potok Królewskiej Doliny, czy tam potok Studzienicki łączy się ze Strzyżą, oczywiście dzisiaj to jest skanalizowane już wszystko, to tutaj chciałbym Państwa zatrzymać, aby właśnie wspomnieć o pewnym obozie, który tam miał miejsce. Pod koniec 40 roku, lata już II wojny światowej, rzecz jasna, na tym potężnym terenie, wówczas pustym, tak, to były łąki, puste miejsce między właśnie zabudową Nowych Szkotów, a ulicą Mirosławskiego, Kubacza i tak dalej, a więc tymi takimi willowymi domkami, powiedzmy. Na tym dużym, wolnym placu zbudowano kilkadziesiąt drewnianych baraków i tutaj skoszarowano jednostkę Kriegsmarine, niemieckiej marynarki wojennej, kompanię podchorążych. To były tylko takie dwie jednostki w całej ówczesnej okupowanej Europie. Pierwsza była w Berlinie, druga była w Gdańsku. A była to jednostka, w której około 250, tam ta liczba się troszeczkę zmieniała, ale przepraszam, około 150 do 200 młodych adeptów Kriegsmarine uczyło się na Politechnice Gdańskiej projektowania okrętów wojennych. Utworzono nowy kierunek, a także uczyli się na mechaników, na nawigatorów. Oni byli wojskowymi, należeli do Kriegsmarine. Ich zadanie było się wykształcić, aby po ostatecznym zwycięstwie Rzeszy, tak, projektowanym, zasilić kadry tej rozwiniętej niemieckiej marynarki wojennej i trafić do pracy do stoczni. I tutaj istniał właśnie ten zespół kilkudziesięciu baraków przez ponad 4 lata. I ten schron, który mieści się kilkaset metrów stąd, czy jego resztki, powiedzmy, był wówczas utworzony w tym 1944 roku właśnie na terenie tego obozu. Czy było ich więcej, tego nie wiadomo. Niemniej jednak to warto podpowiedzieć, że jeżeli taką wycieczkę będziemy kiedyś prowadzić, powiedzmy za rok, czy ktoś inny będzie i będzie już w jakiś sposób to miejsce wyeksponowane, będzie można wejść na teren tej firmy, tak, no bo to jest całe clue, to będzie to kolejny punkt do zwiedzania, tam będzie tablica duża, informująca o tym obiekcie. I proszę zwrócić uwagę, że pewnym zrządzeniem losu, no zbiegiem tak naprawdę okoliczności, w latach 40. niemieccy studenci, niemieccy członkowie Kriegsmarine uczyli się tutaj projektowania okrętów. A w latach 1952-1954 zbudowano zespół szkół budownictwa okrętowego. Oczywiście to jest czysty przypadek, ale uśmiecham się, że jakby to miejsce gdzieś tam ciążyło do tych adeptów, którzy mieli się uczyć i w jaki sposób budować okręty i je naprawiać. Tak jak wspomniałem, w latach 52-54 zbudowany ten charakterystyczny gmach, w 65 roku dobudowany łącznik. On wielokrotnie zmieniał nazwy, profile, raczej nazwy jednostek, które tutaj funkcjonowało, wielokrotnie się zmieniały, nawet w ciągu ostatnich kilku lat również parokrotnie, ale mniej więcej tutaj zawsze było to związane z przemysłem okrętowym. W ostatnim czasie tutaj doszło troszeczkę innych profili, które kształcą sprzedawców, bodajże chyba też informatyków, ale tak zawsze tutaj była to placówka i jest kształcąca zawodowo, najczęściej związana właśnie z przemysłem stoczniowym, z przemysłem morskim w Gdańsku. Dopowiem jeszcze jedną kwestię. Szliśmy ulicą Konrada Leczkowa, tą dawną główną szosą Nowych Szkotów, osady
powstałej najpóźniej pod koniec XVI wieku. Mieliśmy dwa obiekty bardzo wartościowe, czyli charakterystyczne. Pierwszy to taka zupełna rekonstrukcja, w której mieści się szkoła tańca, zwana Napoleonką. No jest to budynek, który nie ma dużych wartości historycznych, powiem tak bardzo oględnie. Natomiast drugi tutaj dworek, który mieliśmy, to jest właśnie dworek właścicieli nowych Szkotów z XVII wieku, wielokrotnie przebudowywany, ale jest to oryginalny budynek, który ostał się, jestem jednym z nielicznych świadków właśnie tej historycznej zabudowy w tej części Dolnego Wrzeszcza, a nie jest budownictwem osiedlowym, robotniczym, tak jak praktycznie cała nabudowa Kościuszki, Chrobrego czy Legionów. Weszliśmy do parku, który Państwo doskonale znają. Park nad Strzyżą z początku XX wieku. I też pozwolę sobie skorzystać z tej okazji i na chwilkę oddać głos Halinie Krupczyk. Ponieważ jeżeli mogę zaapelować, to warto też zagłosować, bo do jutra jest możliwość głosowania w budżecie obywatelskim. Tak, Szanowni Państwo, do jutra mamy możliwość głosowania w budżecie obywatelskim. Każde 5 głosów na dany projekt się liczy, a tak jak Janek wspomniał, jesteśmy w parku nad Strzyżą, który jest piękny, wyremontowany, natomiast zapomniano o dwóch rzeczach. Po pierwsze o lampach. Lampy są tylko wzdłuż potoków, to są na głównych alejkach, ich nie ma. Nie ma tutaj też systemu monitoringu, co powoduje, że w tym parku jest po prostu bardzo niebezpiecznie po zmroku i mało kto odważy się tędy po zmroku chodzić. A bardzo szkoda, ponieważ jest to miejsce, w którym mogłyby się relaksować, mogliby się relaksować mieszkańcy, goście naszej dzielnicy, rodziny z dziećmi. Tutaj są piękne place zabaw, mamy piękne potoki, dlatego nie wiem, czy z tego korzystać. Dlatego chciałabym Państwa poprosić i zachęcić do zagłosowania na projekt numer 3 na liście projektów dla Wrzeszcza Dolnego. Projekt nazywa się Bezpieczny Park nad Strzyżą i dotyczy zamontowania 20 lamp i dwóch kamer podłączonych do systemu monitoringu policyjnego, tak żebyśmy tutaj mogli się czuć bezpieczni. Głosować można do jutra w internecie, na stronie www.gdańsk.pl jest zakładka budżet obywatelski i tam można dać głos. Są też na tej stronie wskazane punkty konsultacyjne, jeżeli Państwo nie macie dostępu do komputera bądź internetu, to można w tych punktach konsultacyjnych oddać głos. Zachęcam. Można na projekt dzielnicowy oddać 5 głosów. Oczywiście namawiam do oddania 5 głosów na park nad Strzyżą. Ale każdy jeden się liczy. Każdy jeden się liczy, dokładnie. Szanowni Państwo, ja zaproszę już teraz dalej do punktu, gdzie te dwa życiodajne dla całego Wrzeszcza potoki wpadają do siebie i tam opowiem nieco. Szanowni Państwo, pytania. Czy Państwo wiedzą, znaczy na pewno niektórzy tak, ale to... Czy Państwo wiedzą, w którym roku pada po raz pierwszy w źródłach informacja o Wrzeszczu? Albo jaki to jest wiek może? 14. Nie, wcześniej, nie 14, wcześniej. 12. I Brest był. 13 wiek. Tak, w 1263 roku po raz pierwszy w dokumentach pada informacja o Wrzeszczu. W 1283 po raz pierwszy pada informacja o wsi Wrzeszcz. Historycy, jak to zawsze, ten nudny ludek, kłócą się, czy... No bo w 1283 na pewno istnieje już wieś, jakaś osada, tak? W 1263 po raz pierwszy pojawia się nazwa Wrzeszcz, która może równie dobrze znaczyć pewien teren jeszcze bez osady, tylko z młynem. No to są takie dywagacje ludzi w wyciągniętych swetrach i w grubych oprawkach. Ale faktem jest, że bez dwóch zdań. Wrzeszcz ma tą proweniencję XIII-wieczną i też są pewne różnice co do tego, bo ponieważ ten zapis 1263 roku dotyczy nabycia młyna i jedna z teorii mówi, że ten młyn znajdował się, ten, o którym właśnie wzmianka w XIII wieku, znajdował się w miejscu, gdzie w wody Strzyży wpadał potok Studzienicki. Oczywiście, my mówimy teraz o już skanalizowanym potoku, który już jest tylko ledwie cieniem tej życiodajnej dla Wrzeszcza rzeki, potoku, cieku wodnego, który tutaj istniał przez wiele lat. On oczywiście był kiedyś o wiele szerszy, miał silniejszy nurt. Sama nazwa Strzyża, czy tam Bystrzec, tak, to pokazuje, że on płynął z tych wzgórz, no napędzał, był wartki, napędzał zresztą te młyny, młotownie, inne obiekty przemysłowe, które nad jego nurtem powstawały już od średniowiecza. To jest oczywiście skanalizowane, więc to jest jakiś ledwie
cień dawnej potęgi tych dwóch potoków. No ale jeżeli założyć, że faktycznie ten pierwszy młyn, o którym mowa jest w dokumencie z 1263 roku, był w miejscu, gdzie te dwa potoki się łączyły, to znaczy, że to jest dokładnie to miejsce. No mniej więcej przynajmniej. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany, bo tam są różne teorie. Niemniej jednak na pewno, z całą pewnością można powiedzieć jedno, że w tym miejscu od najpóźniej od XVI wieku wytworzyła się wokół młynu osada Nowe Szkoty, ta, która następnie rozszerzyła się, powiększyła w stronę właśnie Wrzeszcza Głównego, czyli i wokół niej powstała zabudowa, wokół tej trasy, którą przed chwilą szliśmy, czyli ulicy Konrada Leczkowa, czyli dawna trasa nowoszkocka. Bo to jest jakby jeden z takich podstawowych warunków, które są wspólne dla całego dzisiejszego Wrzeszcza, tego górnego i dolnego. Bo górny to też, szanowni państwo, jest, chociaż w mniejszym stopniu, ale jednak pewien konglomerat dawnych wsi, czy osad, czy majątków, posiadłości, które z biegiem kolejnych dekad, czy nawet stuleci, połączyły się w jeden mniej lub bardziej homogeniczny organizm. Są dwa czynniki, które warunkowały rozwój tutaj osadnictwa od zawsze. Czy to mówimy o Dolnym, czy Górnym Wrzeszczu. To jest istnienie tych potoków, a nad nimi młynów, przede wszystkim młynów, a z drugiej strony lokalizacja przepraw, brodów, lokalizacja między, położenie między z jednej strony Oliwą a Gdańskiem, Oliwa bardzo ważny, przecież od średniowiecza już osada, a z drugiej strony drogi łączące osady na wzgórzach, czyli Piecki, Migowo i dalej, z tymi położonymi tutaj już nad Zatoką, czyli Zaspą, no przede wszystkim Zaspą, tak, czy Brzeźnem, a więc połączenie i lokalizacja brodów, które były przepraw nad tymi potokami, wokół których oprócz młynów na przykład powstawały karczmy i zajazdy. I to były te dwa czynniki, które w wielkim uproszczeniu warunkowały powstanie tych pierwszych osad, później jakichś majątków, posiadłości letnich z ogrodami, kuźniczki, tak, brunów, ulica Waryńskiego, tak naprawdę przez stulecia, obojętnie czy mówimy o Górnym, czy o Dolnym Wrzeszczu. Natomiast jeżeli mówimy o naszej dzielnicy tutaj, to taką najważniejszą osadą to było bez dwóch zdań Nowe Szkoty. Jeszcze tylko dopowiem, skąd ta nazwa, która w odróżnieniu od starych Szkotów, czyli położonych w rejonie dzisiejszej Oruni, powiedzmy, tak, kiedy w okresie nowożytnim emigrowali z dzisiejszej Wielkiej Brytanii, z wysp Szkoci przed prześladowaniami, szukali miejsca, gdzie mogli się osiedlić, osiedlali się między innymi na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w tym również w Gdańsku. Tam pierwsza fala osadników założyła swoją osadę Stare Szkoty, nowa, kolejna fala tutaj, stąd właśnie Neuschottland, czyli Nowe Szkoty. W okresie międzywojennym po polsku jeszcze mówili, to po prostu Nowa Szkocja. I to była ta osada, która w największym stopniu wyznaczyła w okresie nowożytnym dzieje naszej dzielnicy, czy tego terenu, który wchodzi w skład dzielnicy. Drugim to są kuźniczki, ale to jest troszeczkę inny. Tam było też zakład przemysłowy, warsztat, który napędzany był wodami Strzyże, ale wszystkim posiadłość z pałacem, z dworkiem, z potężnym, przepięknym założeniem ogrodowym, którego też daleko, daleko skarmowaciałem, kuzynem, pozostałością jest ten dzisiejszy park Kuźniczki koło browaru. I brunów, osada położona, posiadłość położona między Nowymi Szkotami a tym Wrzeszczem właściwym. To są rejony dzisiejszej ulicy Waryńskiego w dużym uproszczeniu. I tak w największym uproszczeniu też ten struktura osadnicza w okresie nowożytnym się kształtowała praktycznie do końca XIX wieku. Rozwój demograficzny, urbanistyczny, o którym wspomniałem, spowodował, że poza tą linię kolejową, która wyznaczała taką granicę w XIX wieku, zaczęło się wylewać to osadnictwo przede wszystkim w latach 90. XIX wieku. W połowie, w 1895 roku rozpoczęto zabudować taką intensywną i powstała ta cała, taka najsłynniejsza ta zabudowa dzisiejszego Dolnego Wrzeszcza, historyczna, czyli Wajdenoty, Danusi, Grażyny, Walenroda,
To są te ulice, które wówczas powstały przez końca XIX wieku. I do tej zabudowy nowych Szkotów zaczęto dobudować kolejne parcele, zaczęły powstawać budynki. I one zaczęły jakby dochodzić do strzyży i zerkać także za nią, także żeby się rozbudowywać dalej. Na początku XX wieku, około 1903-1904 roku, podjęto próbę zbudowania po tej stronie Wrzeszcza, po tej stronie linii kolejowej, kolejnych kamienic, nie kolejnego osiedla, powiedzmy dla bogatych ludzi, tylko dla powiedzmy średnio zamożnych, czy nawet średnio uboższych, ale podjęto próbę, podobnie jak w Górnym Wrzeszczu, takie Szkówka, tak? Zbudowania niewielkiego osiedla bardziej o charakterze willowym. I ulica Saperów, do której teraz idziemy, to jest najlepszy modelowy przykład takiego właśnie próby zbudowania na początku XX wieku nowego osiedla, nadania tej części Wrzeszcza troszeczkę bardziej nobliwego charakteru. Próba nieudana, bo poza niewielkim osiedlem właśnie ulica Saperów, Próżna i później Mierosławskiego, Kubacza, tak naprawdę to jest wyjątek potwierdzający regułę, jak Państwo doskonale wiedzą. Praktycznie poza tym rejonem to cały Dolny Wrzeszcz został zabudowany jednak budownictwem szeregowym, wielomieszkaniowym, kamienicami czy też blokami. I właśnie teraz do tego serca willowego Dolnego Wrzeszcza będziemy zmierzać, na moim zdaniem najpiękniejszą bez dwóch zdań uliczkę tej części Gdańska. Zapraszam. Któraś z pań przed chwilą mnie zapytała, czy wiem, skąd jest nazwa ulicy Saperów. Bladego pojęcia nie mam, szanowni państwo. Tak się składa, że dokładnie za dwa tygodnie oddaję do publikacji artykuł, w którym omawiam dość szczegółowo zmianę nazewnictwa miejskiego Gdańska w latach 45-53. W jaki sposób pierwszy katalog nazw polskich został opracowany już w sierpniu 45 roku. I proszę mi wierzyć, jak ja czytam, udało mi się go dorwać, że tak powiem, tak? I jak ja czytam, jakie były pierwsze propozycje, że miała być 11 listopada, że miała być ulica Sikorskiego, miała być ulica tam Monte Cassino, Obrońców Tobruku i tak dalej. One wszystkie były. Ale nie muszę Państwu mówić, że tak mniej więcej 48-49 roku zaczęły znikać. To w ramach i obecnych dyskusji na temat zmiany niektórych nazw ulic, myślę, że będzie to dość ciekawy temat. Generalnie na czasie, generalnie jeżeli chodzi o politykę względem nazw ulic, czy nazewnictwa miejskiego, bo to nie tylko ulice. Ale mówię to też dlatego, że no niestety są też takie przypadki, gdzie, proszę mi wierzyć, nie wiemy, co urzędnik miał na myśli. Możemy się domyślać, tak, no, że Saperów w ramach honorowania, nie wiem, jednostek tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Cholera wie, przepraszam Państwa, nie wiem. Natomiast wiem, jak ta ulica nazywała się przed wojną, przed 45 rokiem. Robert Reinickweg, czyli ulica Roberta Reinicka, XIX-wiecznego malarza, artysty i poety. Uliczka bardzo urokliwa. Uliczka, tak jak wspomniałem, to jest zabudowa głównie około 1904, czy ulica to jest 1903-1904, zabudowa jest mniej więcej z tego samego okresu, może tam pojedyncze budynki to jest 1906 rok. Próba tutaj założenia, tak jak wspomniałem, nowego osiedla, które miałoby nieco lepszy charakter, czy bardziej okazały te budynki większe mieszkania. Próba, powiedzmy, nieudana, bo poza budynkami, które powstały do wybuchu I wojny światowej w rejonie tutaj niżej, czyli Kubacza Mirosławskiego, to które były zresztą w okresie międzywojennym zamieszkiwane przez znamienite osobistości, bo i polityków Gdańskiego Sejmu, czy wielu profesorów Politechniki Gdańskiej, to poza tym rejonem tych dwóch, trzech ulic tak naprawdę w Dolnym Wrzeszczu dominowała i dominuje dzisiaj zabudowa robotnicza, czy zabudowa wielorodzinna. Ulica Saperów, szanowni Państwo, poza tym, że ma piękne budynki i w dość dobrym stanie zachowane, skrywa jeszcze jedną bardzo ciekawą ciekawostkę. Przepraszam, masło myślane. Za moimi plecami widzą Państwo budynek oznaczony numerem 17. W latach na pewno 45-48, tam są, nie jest do końca jasne, czy przypadkiem jeszcze w 49, ale istniał tutaj kibuc.
czyli państwo, znaczy, taka placówka, jednostka powiedzmy, gdzie to akurat przeznaczona dla młodzieży żydowskiej, przewinęło się przez nią co najmniej 140 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy tutaj mieszkali wspólnie, to był rodzaj, nazwijmy to, pewnej komunii, bo były pieniądze wspólne, wspólnie gotowano, mieszkano, przyuczano się zawodu. Oni pracowali głównie na terenie stoczni i portu. Tutaj też mieli pracownie rzemieślnicze, uczyli się zawodu, uczyli się intensywnie języka, głównie angielskiego i hebrajskiego. To był tak zwany kibuc dla pionierów, czyli tutaj przygotowywali się przez dłuższy czas, przez co najmniej kilka miesięcy, ci, którzy planowali wyemigrować do Palestyny i tam działać na rzecz no wówczas tworzonego, czy o które walczono, państwa Izrael. Takich kibuców w całym ówczesnym województwie gdańskim były 3. Jeden z nich istniał w budynku na ulicy Saperów 17 w latach, na pewno 45-46, być może 45-49. O, taka ciekawostka, ale myślę, że warta zapamiętania. W tym samym okresie, kiedy Saperów zaczęła być zabudowana, została wytyczona, podejmowano też inne próby tutaj budowy nowych osiedli na tym potężnym terenie, który otwierał się perspektywy dla rozwoju Wrzeszcza. Tak jak wspomniałem, no, zabudowa już była przy ulicy Wallenrody, Wajdeloty, Grażyny, Danusi. Mniej więcej sięgała do ulicy, przez wiele, wiele lat taką granicą tej zabudowy Wrzeszcza była ulica Labezwek, czyli dzisiejsza Lelewela oraz częściowo Kilińskiego. No, przepraszam, żeby usunąć się. Przez wiele lat, do początku lat 20, tą granicą miasta, granicą północną Wrzeszcza w naszym regionie wytyczała ulica dzisiejsza Lelewela i częściowo Kilińskiego. Za nią rozpościerał się potężny plac wojskowy, poligon, no, który się rzeczy jako taki poligon nie mógł być zabudowany, tam ćwiczyło wojsko. Tam tuż przed pierwszym wojną światową powstały pierwsze zabudowania stacji lotniczej, pierwsze samoloty, to zaczęły regularnie lądować. Natomiast no, patrzono coraz łakomszym wzrokiem na tereny dzisiejszej ulicy Mickiewicza, tereny Klonowicza, Kochanowskiego. I w 1906 roku, o tym już wspominałem, ale to warto przypomnieć, w 1906 roku zdecydowano się na odkupienie części gruntów od dóbr Młyńska i przeznaczeniem go na nowe osiedle, które w nowoczesnym stylu, przepraszam, zbudowane w takim, zbudowanie nowego osiedla finansowanego przez państwo i także przez Stocznię Gdańską w celu zapewnienia mieszkań dla kadry urzędniczej i robotniczej dla Stoczni Cesarskiej. I w ten sposób początek swój miało osiedle Gdańsk Kolonia Rzeszy. To jest dokładnie budownictwo Kochanowskiego, Klonowicza, Mickiewicza, w późniejszym okresie Sochaczewska, Żywiecka, Modrzewskiego. I to jest okres, w 1908 roku oddano pierwsze 40 kilka mieszkań, w kolejnych latach do 1914 roku utworzył się zrąb tego osiedla. Także widzą państwo, że z jednej strony tutaj powstaje osiedle takich trochę lepszych zabudowań, od tych powiedzmy 10-15 lat jest już zabudowa Wallenroda, Wajdeloty, Grażyny, Danusi, granica jest na ulicy Lelewela, powstaje Kolonia Rzeszy, taki zwarta zabudowa. Jest jeszcze ta z okresu nowożytnego, rozwijana zabudowa wokół Leczkowa, czyli Nowe Szkoty. Jeszcze powstają pojedyncze budynki Fundacji Abega, takie właśnie też budownictwo, tanie budownictwo socjalne, powiedzielibyśmy, w regionie dzisiejszej Chrobrego, pojedyncze budynki. W ten sposób ten Dolny Wrzeszcz dociera do roku 1914, powiedzmy, i w tym momencie wybucha pierwsza wojna światowa. Już jest budowany potężny kompleks koszar wojskowych w ciągu dzisiejszej ulicy Legionów. On już jest skończony w czasie pierwszej wojny światowej, a po jej zakończeniu, po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, otwiera się nowy etap w historii Dolnego Wrzeszcza i ten już opowiem na placu
Komorowskiego. Zapraszam. Pod kilkoma względami wyjątkowym miejscem, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale jest to skrzyżowanie, które tak naprawdę wykształciło się już pod koniec XVIII wieku, bo to tutaj łączyły się trakty łączące z jednej strony Zaspę, Strzyże, z Brunowem, z Wrzeszczem właściwym, czy Gdańskim, czy jeszcze Kuźniczki, tak? Także był tutaj splot już od końca XVIII wieku, gdzie łączyły się drogi łączące najważniejsze osady. I jakby siłą rzeczy, no to miejsce było takim ważnym węzłem komunikacyjnym już od kilku ładnych stuleci, jest, przepraszam, tym ważnym miejscem. Do dzisiaj tutaj łączą się ważne drogi już wewnątrz Gdańska, które łączą dzielnicę czy Zaspę, czy Przymorze z Gdańskiem, czy Wrzeszczem właściwym. Do 25 roku, Szanowni Państwo, był to bezimienny obszar. W 25 roku, a dokładnie mówiąc we wrześniu, nadano temu miejscu nazwę Placu Maxa Halbego. Max Halbe był to obywatel honorowy Wolnego Miasta Gdańska, właśnie do 25 roku, a wówczas obchodził swoje kolejne urodziny. Urodził się w jednej z małych wsi, powiedzmy pod Gdańskim. Był to dramaturg i pisarz niemiecki. No jego sztuki były, delikatnie rzecz mówiąc, w niektórych aspektach dość nacjonalistyczne, rzekłbym. Ale mniejsza z tym, no jednak był uznanym dramaturgiem i uznanym pisarzem i został nadany mu w ramach jakby podziękowania, uznania jego wartości jeden z głównych placów, no dopiero co rozwijającego się przedmieścia Wrzeszcz. Już w sierpniu 1945 roku plac ten zyskał za patrona księdza Bronisława Komorowskiego, no postać chyba doskonale znaną, jedną z czołowych postaci nawet nie tylko życia religijnego tej części Gdańska, ale przede wszystkim aktywnego działacza Polonii Gdańskiej w okresie międzywojennym. Zresztą od 2000 roku stoi jego pomnik, obok którego będziemy przechodzić. Tak jak wspomniałem, także granice zabudowy Wrzeszcza wyznaczała do okresu międzywojennego ulica Lelewela, dawne Labesbek, która zaczyna się tutaj po mojej prawej, po Państwa lewej stronie, widzimy jej perspektywę. Za nią, a więc za moimi plecami, tam gdzie tramwaj skręca, jedzie w kierunku Zaspy, był oczywiście pusty teren, teren poligonu wojskowego używany od 1829 roku. No ale jest koniec pierwszej wojny światowej, jak Państwo doskonale wiedzą, 18 rok. W 19 roku w czerwcu zapada decyzja, że Gdańsk ma się stać wolnym miastem. W 20 roku w listopadzie jest ukonstytuowanie, proklamowanie Wolnego Miasta Gdańska. Miasto miało być między innymi zdemilitaryzowane. To znaczy, że nie mogą tutaj funkcjonować stacjonować jednostki wojskowe, nie może być wytwarzane uzbrojenie, nie może być fortyfikacji, nie może być obiektów wojskowych. Tereny popruskie, w tym także nie popaństwowe, popruskie, w tym w głównej mierze właśnie należące wcześniej do fiskusa wojskowego, jest dzielone między stronę polską i stronę gdańską. Gra dyplomatyczna, zabiegi, mniej lub bardziej intensywne po stronie polskiej. W każdym razie zdecydowana większość obiektów dawnych wojskowych, pruskich, przypada stronie gdańskiej, w tym również wielki plac ćwiczeń, ten wielki poligon. Ale tutaj jest jedna uwaga, ponieważ to dzieli specjalna rada przedstawicieli, międzysojusznicza rada działająca przy Lidze Narodów, która miała zadanie w miarę sprawiedliwie podzielić to mienie, zastrzegają, że przynajmniej na części tego poligonu wojskowego dawnego ma powstać nowy port lotniczy, cywilny. I to ma też miejsce dość szybko. Ta dawna stacja lotnicza istniejąca tutaj przy Lelewela, przy Kilińskiego jeszcze od 1914 roku. Ona w 1920-21 roku pełniła rolę portu lotniczego cywilnego, ale to nie był formalnie port lotniczy, tylko miejsce lądowania samolotów z pocztą rachitycznego ruchu pasażerskiego. Ostatecznie w czerwcu 1923 roku, po dość intensywnym okresie budowy, powstaje
porządne, pierwsze formalne lotnisko cywilne w dziejach Gdańska, lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz, które było na terenie dzisiejszej, które było na terenie dzisiejszego osiedla Zaspa, czyli na wysokości przystanku SKM Gdańsk Zaspa w tamtym rejonie, ulica Braci Lewoniewskich, tak, tam powstał dworzec lotniczy, nowy pas startowy. Państwo doskonale wiedzą, do początku lat 70. część z Państwa doskonale na pewno jeszcze, a być może też latała stamtąd. Dopiero uruchomienie Rempiechowa spowodowało, że lotnisko stąd się wyprowadziło. Ale to, to północna część dawnego lotniska, dawnego poligonu, została przeznaczona na cele lotniska. Południowa część, a więc ta, która tutaj widzimy, została przeznaczona na potężny nowy projekt. Projekt tak zwanego Wielkiego Osiedla Wrzeszcz. Ponieważ Gdańsk łaknął mieszkań. To był pewien problem, który trapił władze miasta od początku XX wieku, tak naprawdę do końca II wojny światowej, a i po wojnie, tylko z innych powodów. Ten głód był niezaspokojony cały czas. I głównym terenem, gdzie w sposób niesamowicie gwałtowny, intensywny, od roku 1922 do 1929 powstała cała zabudowa dzisiejszej Alei Legionów, Chrobrego, zamykana tą poprzeczną ulicą obwodową, czyli dzisiejszą ulicą Kościuszki. Oczywiście i w latach 30., głównie w pierwszej połowie, powstawały jeszcze kolejne osiedla, to jest ulica Krzemienieckiej, osiedle Prusa, ulice Prusa, Niemcewicza, Krasickiego. Tamte rejony to są właśnie, oczywiście przełom lat 20., początek lat 30., ale ten gros tej inwestycji budowlanych to są lata 20. Pierwszymi jaskółkami takich pierwszych uliczek, gdzie powstaje osiedle robotnicze zabudowie już po utworzeniu Wolnego Miasta, to jest dzisiejsza Dibuła, dzisiejsza Zbyszka z Bogdańca, to jest rok 1921, rok 1922, to takie tak zwane angielskie domki, tak? To jest właśnie ten rejon tutaj poniżej, po pierwsze lata istnienia Wolnego Miasta Gdańska, właśnie na tym odzyskanym terenie powojskowym budowane są pierwsze takie inwestycje, ale z całą intensywnością to jest połowa lat 20., druga połowa lat 20., powstaje tak naprawdę zupełnie nowy Wrzeszcz. Zresztą dla tej dzielnicy zaczęto używać pojęcia Nowy Wrzeszcz, Neu Langfu, w odróżnieniu od tego dawnego, starego Wrzeszcza, Willowej, Jaśkowej Doliny, Fundacji Abega przy Politechnice Gdańskiej, Kolonii Rzeszy przy ulicy Mickiewicza, Kochanowskiego, Klonowicza. Tutaj ten nowy Wrzeszcz, Neu Langfu, ma być nową wizytówką, nową reprezentacją Wrzeszcza. Szanowni Państwo, nie do końca się to udało, ponieważ powstała jedna wielka sypialnia. Było to nowoczesne budownictwo, nowa architektura w dużej mierze, funkcjonalna, stosunkowo dużo ogrodów, dużo zieleni, nowe szerokie ulice, którym poprowadzono tramwaj, zresztą do dzisiaj tędy leci. Natomiast nie zmieniało to faktu, że poza tak naprawdę budynkiem poczty z 29 roku, tutaj ten ceglana dawna poczta na Mickiewicza, szkołą na ulicy Pestalozziego, tak naprawdę nowych obiektów użyteczności publicznej, chociażby biblioteki, już nie mówiąc o kinie, czy to o teatrze, tutaj po prostu do 1945 roku nic takiego nie powstało. Zapraszam. Za moimi plecami, Szanowni Państwo, widzimy budynki koszarowe. Pokoszarowe budynki, które zostały wzniesione w latach 1912-1916 i one były de facto pierwszymi obiektami, które powstały wówczas jeszcze na tym poligonie wojskowym, o którym wspominałem. A więc były to pierwsze obiekty, które powstały poza linią dawną Lelewela, czyli na pustym przestrzeni. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jaki musiał być widok z tej wieży tutaj za moimi plecami, jak się weszło na górę, kiedy były po jednej stronie w stronę zatoki, tak naprawdę były tylko pojedyncze dwory gdzieś tam ukryte między pagórkami Zaspy. Po drugiej stronie ściana budynków przy Labezwek, Lelewela i nic więcej, potężny plac ćwiczeń. Koszary zbudowane w latach 1912-1916 dla 5. Batalionu Telegrafistów, dla jednostki łączności pruskiej,
ukończone, jak Państwo wiedzą już teraz, w latach I wojny światowej. No długo się tym wojskowi budynkiem, kompleksem nie cieszyli. W 1920 roku w lutym ostatnie jednostki wojskowe opuszczają Gdańsk. No i teraz jest pytanie, co z tymi budynkami zrobić? Ponieważ podobnie jak wszystkie inne wojskowe obiekty, stają się one obiektem gry, obiektem dyplomatycznych zabiegów, aby czy to strona polska, czy to strona niemiecka, gdańska, przejęła je na własność i wykorzystała na własne potrzeby. W tak zwanym międzyczasie, i to dotyczy tak naprawdę niemalże wszystkich obiektów koszarowych w całym Gdańsku, obiekty są zamieniane na mieszkania. Tak jak wspomniałem, jest głód mieszkań i praktycznie wszystkie, nawet dawne zbrojownie, magazyny, lwia część ich jest zamieniana na mieszkania, pojedyncze mają inne cele, na przykład są zamieniane na urzędy. I podobnie miało miejsce z obiektami za moimi plecami, one w pierwszej kolejności były zamienione na mieszkania. W jednym z tych budynków były pierwsze biura tego rodzącego się ruchu lotniczego, ponieważ istniała tutaj ta stara stacja lotnicza z 1914 roku. Tak jak wspomniałem, była komunikacja pocztowa, rachityczna, jeszcze komunikacja pasażerska, no ale nie było jeszcze odpowiedniej infrastruktury. Rzecz zmienia się diametralnie w 2021 roku, kiedy te obiekty niemalże wszystkie zostają przekazane na inne cele. I teraz jest tak. Widzą Państwo trzy budynki. Począwszy od mojej prawej, a Państwa lewej strony, jest to dzisiejsza Alei Legionów 11, jest to dzisiejsza szkoła podstawowa. Ten budynek we wrześniu 2021 roku w 2021 roku został przekazany jako jedyny z tych trzech widocznych za moimi plecami stronie polskiej. I we wrześniu 2021 roku otwarto tam akademik, dom studencki bratniej pomocy i taką funkcję pełnił on do 1939 roku. Był takim jednym z głównych obiektów tego Polenhofu, tego takiego polskiego kwartału, nazwijmy to kolonii polskiej we Wrzeszczu, gdzie kwitło życie kulturalne, religijne, polityczne, sportowe Polaków Polonii Wrzeszczańskiej. Bo Państwo doskonale wiedzą, na jego zapleczu w latach 20. powstał kompleks sportowy tego słynnego polskiego klubu Gdynia. Także powojskowy obiekt, no teraz niewidoczny, ale dawno ujeżdżalnie zaadoptowano na kościół polski, kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika, zresztą do dzisiaj istniejący. I to był ten trzpień tego takiego kwartału polskiego we Wrzeszczu, w wolnym mieście Gdańsku. Budynek z tą charakterystyczną wieżą, Aleja Legionów 9, to z kolei w marcu 2021 roku stało się siedzibą przeniesionego z ulicy Mariackiej Państwowego Obserwatorium Meteorologicznego, przepraszam, które zyskało formułę Państwowego Obserwatorium. I taką też funkcję pełnił do 1939 roku, będąc jedną z najważniejszych także naukowo-badawczych instytucji w wolnym mieście Gdańsku, ściśle współpracującą z Politechniką Gdańską. Tutaj nie tylko przygotowano prognozy pogody dla całego południowego Bałtyku i dzięki stacji telegraficznej, a potem radiowej na Górze Gradowej przysyłano ten komunikat dla żeglarzy, dla ruchu morskiego na południowy Bałtyk, a więc była to bardzo ważna funkcja, ale także tutaj przez pewien czas istniała szkoła dla sterników morskich, tutaj także sprawdzano sprzęt dla nurków, kalibrowano kompasy, analizowano również mapy, planowano tutaj zbudować pracownię sejsmologiczną, co się ostatecznie nie udało, ale była to faktycznie jednostka bardzo ściśle współpracująca z Politechniką, z innymi obserwatoriami meteorologicznymi. Tutaj także prowadzono obserwacje astronomiczne, ale tego sprzętu nie było za dużo. Taka ciekawostka. Państwowe Obserwatorium Meteorologiczne. Ono w latach II wojny światowej, wydaje się, bo nie jesteśmy tego pewni, funkcjonowało nadal, ale zostało zaprzęgnięte na potrzeby Wehrmachtu i działającego tutaj lotniska wojskowego. Natomiast w budynku, w którym obecnie znajduje się zespół szkół hotelarsko-gastronomicznych, czy gastronomiczno-hotelarskich, czyli Aleja Legionów 7,
W 21 roku to wciąż były mieszkania, natomiast w 23 roku otwarto tutaj szkołę policji gdańskiej. No bo tworzy się Wolne Miasto Gdańsk, tworzy się nowa struktura władz porządkowych, powstaje Schutzpolizei, policja porządkowa, ochronna, przepraszam. Pierwsza szkoła jeszcze w 20 roku powstaje na terenie Koszar w Strzyży Górnej, czyli tam, gdzie dzisiaj powstaje osiedle Garnizon. No ale szybko się okazało, że tam budynki są niewystarczające i w 23 roku, w listopadzie, przenosi się ona do tego obiektu i tutaj funkcjonuje z przerwą do 39 roku. Przerwa ma miejsce w latach 33-35. Oprócz tego w 29 roku w tym samym budynku otwarty jest nowy komisariat policji na tą dzielnicę. Zresztą napis po nim zachował się jeszcze na tym budynku od wewnątrz. Kiedyś Państwa zapraszam tam zobaczyć, podejść. Na jednym z łuków jest zachowany jeszcze lekko, ale jest napis po niemiecki Revier, czyli komisariat policji gdański. A natomiast tam, gdzie dzisiaj znajduje się szkoła baletowa, istniał budynek dawnego kasyna pruskiego, tak jest, który w 22 roku został przekazany jako darowizna gminie ewangelickiej, tej, której głównym kościołem był wówczas Christus Kirche, czyli dzisiejszy kościół świętego Andrzeja Boboli Mickiewicza, i tam urządzono pierwszą pastorówkę. Drugą pastorówkę otwarto kilka lat później i to jest ta plebania, która do dzisiaj istnieje, ponieważ tam było, to była to duża parafia rozwijająca się, potrzebowano także dodatkowego pastora, także ostatecznie ta gmina ewangelicka miała dwie pastorówki, jedną w dawnym kasynie oficerskim. Tego budynku już dzisiaj nie ma, nie przetrwał 45 roku, znaczy on przetrwał, ale potem na jego miejscu zbudowano od nowa ten zupełnie ahistoryczny budynek szkoły baletowej, a drugą pastorówką był ten budynek, który obecnie pełni funkcję plebanii. I tu też, szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę, że główne wejścia do tych obiektów znajdują się tak naprawdę od strony dzisiejszej ulicy Chrobrego. Bo kiedy one powstawały, to ulica Chrobrego istniała, ale i Legionów to była bezimienna szosa, droga, która wiodła przez ten wielki poligon. Dopiero... Stalon Gadań. Też jest, tak jest. Tak, znaczy no był i są jego resztki, zgadza się. Dopiero okres Wolnego Miasta Gdańska, budowa tutaj nowych osiedli spowodowała, że ta bezimienna szosa stała się ulicą, wybrukowano ją, nadano jej nazwę i stała się jedną z głównych osi kompozycyjnych tego nowego, potężnego osiedla. I głównym placem tego potężnego osiedla stało się miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Dawny Neue Markt, czyli nowy rynek, nowy targ. W założeniu to miało być centralne miejsce tego potężnego osiedla, gdzie miano również handlować. Ostatecznie to się zachowały się świetne listy i skargi, protesty nowych mieszkańców, że ta dzielnica jest trochę wymarła. No jest oczywiście lotnisko tutaj zaraz, tak, które wyznaczało... Tak jest. Kociołby się nazywały. Dobrze, dziękuję, dobrze. Za chwilę oddam głos. Ale tak jak wspomniałem, nie było tutaj żadnych tak naprawdę użyteczności, budynków użyteczności publicznej. Była raptem jedna poczta. Jednostka wojskowa. Nie było w tym okresie, ale brakowało chociażby targu. I były głosy mieszkańców, że oni chcą, żeby ten targ, rynek, tutaj, gdzie my się znajdujemy, wreszcie uzyskał tą funkcję de facto rynku. Bo gdzie handlowano w międzywojennym Wrzeszczu? Początkowo na rynku, czyli w rejonie dzisiejszego Manhattanu, ale później w związku z rozwojem dzielnicy rynek przeniósł się na ulicę Dmowskiego, w rejon po prostu przystanku kolejowego. Częściowo jeszcze handlowano także na ulicy Białej. Tam się odbywały 2-3 razy w tygodniu regularne rynki, przejeżdżały kaszepki, tak, sprzedawały co miały sprzedawać, tam kupowano warzywa, owoce. Tutaj nie, też bardzo o to zabiegano. To taka ciekawostka. Ponieważ mamy trochę czasu, szanowni Państwo, podejdziemy teraz pod drugie ELO. Zapraszam.
Nie ukrywam, że pierwotnie nie miałyśmy się tutaj znaleźć, bo nie mieliśmy śladem Witera Grassa, no ale tak się złożyło, że nasze kroki tutaj same poprowadziły. No ale trudno tak naprawdę zwiedzać Dolny Wrzeszcz, nie wspominając i nie zahaczając, szanowni państwo, o jeden. No zaryzykowałbym, że z dwóch, trzech bez wątpienia najbardziej charakterystycznych i znanych obiektów w tej części Gdańska, czyli dawnej szkoły imienia Johannesa Pestalozziego, czyli dzisiejszego budynku, w którym mieści się słynne drugie LO i także 19 liceum ogólnokształcące. Dlaczego jest to charakterystyczny i znany budynek? A to z bardzo prostego powodu. Tu nie chodzi mi o Grassa. Przede wszystkim chodzi mi o kształt i architekturę tego budynku, bardzo, bardzo nowatorską w tamtym czasie, bo przypomnę, że budynek został ukończony w 1929 roku. W tym samym roku został ukończony budynek dzisiejszej farmacji, czyli dawna szkoła Heleny Lange na ulicy Hallera. No, dzisiaj budynek farmacji stał już w latach powojennych dość mocno, głównie w latach 60. zmodernizowany, przebudowany, obklejony styropianem, etc., więc dobudowany został łącznik i także tą jego modernistyczność, czy tą jego nowoczesność tej architektury, która w tamtym okresie, przełomu lat 20. i 30. była naprawdę czymś niesamowitym. Zresztą budziła duże kontrowersje, takie dzisiaj kontrowersje budzi, nie wiem, Szekspirowski, czy ECS, czy Muzeum II Wojny Światowej, domyślam się, to pewnie To podobne kontrowersje czy wzburzenie i liczne głosy budziła także architektura Dolnego Wrzeszcza. Mówimy o tych dwóch przykładach nowych szkół, które były potrzebne dla tego rozwijającego się przedmieścia. Bo przypomnę, że ulica szkoła imienia Johannesa Pestalozziego była drugą podstawową szkołą w tej części Wrzeszcza, pod szkołę nowoszkockie, od której praktycznie zaczęliśmy dzisiejszy spacer. To powiem tylko, że też ulica Johannesa Pestalozziego jest tą jedną z nielicznych, które mają taką samą nazwę jak przed wojną, jak i obecnie. A honorują nie niemieckiego, nie włoskiego, bo też taki się spotkałem, że gdzie idziesz? A idę na ulicę Włocha. A gdzie jest ulica Włocha? No we Wrzeszczu. Gdzie jest ulica Włocha? Na Pestalozziego. To był, szanowni państwo, Szwajcar. On dla każdego studenta pedagogiki jest doskonale znaną postacią, ponieważ jest to twórca powszechnie uznawany za twórca teorii nauczania początkowego, czy tam wczesnoszkolnego. On żył na przełomie XVIII i XIX wieku. No i wówczas już w 29 roku zostało nadane jego imię zarówno szkole, jak i ulicy, przy której ten gmach został zbudowany. Dolny Wrzeszcz, szanowni państwo, jest, to już tak naprawdę zakończając dzisiejszy spacer, jest dzielnicą, którą, tak jak wspomniałem, w zdecydowanym stopniu swój charakter nabrał pod względem kształt, charakter zyskał w pierwszej połowie XX wieku, no i jeszcze w latach 40. i 50., czyli już po wojnie, dlatego że wówczas budowano to słynne duże osiedle Roosevelta. To są głównie zabudowania przy dzisiejszej Hallera, Kościuszki, Ostroroga, Manifestu Połanieckiego, Racławickiej. Tak naprawdę w zdecydowanej większości to te budynki powstały wtedy. Oczywiście były także i późniejsze realizacje, czyli osiedle przy ulicy Baczyńskiego, budynki te punktowce przy placu Komorowskiego z lat 60. czy pojedyncze inne inwestycje, ale kształt, charakter, układ ulicy tak naprawdę wykształcił się w pierwszej połowie XX wieku, a więc jest to dzielnica tak naprawdę dość młoda, o dość młodym charakterze, ale można ją wyróżnić tak naprawdę przez to jednocześnie dość charakterystyczne. Jest to dzielnica osiedli robotniczych, dzielnica młoda, dzielnica dość wyraźnie różniąca się od tego górnego, bardziej, nie wiem, nobliwego, bardziej zróżnicowanego Wrzeszcza. Ja nie uznaję tego żaden minus, wręcz odwrotnie. Ale jednocześnie jest to dzielnica, która w większym stopniu niż Górny Wrzeszcz stoi przed nowymi wyzwaniami, o którym państwo zapewne sobie zdają sprawę. Mówimy tutaj o przyszłości kilku miejsc, których losy się ważą.
a są to miejsca dość znaczącej historii, bo mówimy o terenie po byłej Gdańsku. Mówimy o wciąż niezagospodarowanym budynku pod adresem Aleja Legionów 9, czyli to jest to dawne obserwatorium. Tak naprawdę jest otwartym pytanie, co będzie w ciągu najbliższych lat z tym potężnym morzem ogródków działkowych. Mówimy o zajezdni, nowe osiedle, które ma powstawać już za parę lat, tak? W ciągu Alei Halera. W miejscu dawnej zajezdni autobusowej, ale tak naprawdę w miejscu, tam pierwsze co powstało to był potężny kompleks obozu pracy przymusowej w latach II wojny światowej. I tak na marginesie dodam, że po 1945 roku, przez 23 lata tam też mieszkali ludzie w tych dawnych barakach. Tam była jeszcze hodowla gęsi, to była taka... Słucham? No właśnie, zakłady drobiarskie. To była taka trochę bieda dzielnica, te baraki nie były najwyższego, bo tam nie były warunki mieszkaniowe bardzo dobre, ale się uśmiecham, że ciekawe, czy współczesny deweloper Robert będzie nawiązywał historię do okresu powojennego, czy tylko do zajezdni. Ja mu chcę o tym przypomnieć w artykule. Tak jest. Ale Państwo to widzą, że dzielnica się mocno zmienia. Mam wrażenie, że o wiele większym stopniu niż Górny Wrzeszcz, bo w Górnym Wrzeszczu mamy nowe miasto w mieście, jakim jest garnizon. Tak? Ale to jest coś jednorodne, zamknięte w jednej całości. Jakby nie wylewa się bardziej. Natomiast tutaj w Dolnym Wrzeszczu mamy parę takich, no mamy za chwilę otwarcie metropolii, która obawiam się, że będzie mocno wpływało na komunikację w tym rejonie samochodową, a może przyniesie coś dobrego. Nie wiem, ja nie chcę przesądzać, ale mamy ogródki działkowe, mamy nowy układ jezdni. Jaki jeszcze? Przez prezydenta miasta to jest nowy basen. No ale ten basen to ja zobaczę, uwierzę jak zobaczę, bo ponieważ ja bym chciał Państwu przypomnieć, że jest tylko na razie zapowiedź. I szukają partnera prywatnego. To nie jest tak, że miasto powiedziało, że wybuduje. Miasto powiedziało, że daje warunki, żeby wybudować. Czyli daje zgodę, żeby wybudować. Ale ktoś musi wyłożyć, tak, ale ktoś musi wyłożyć pieniądze. Więc słucham? Na rogu Kościuszki. Na rogu tutaj Kościuszki Legionów. Właśnie nie w Gdańsku, przed Gdańskiem. Poza tym wydaje mi się, że to jest troszeczkę... Nie, to jest chyba zresztą delikatny przytyk w nos właśnie obecnego użytkownika Gdańska. Bo przecież użytkownik Gdańska planował wybudować i tam nową salę gimnastyczną, chyba też basen. Chyba jakiś słyszałam o basenie, ale nie wiem, czy na ile to... A potem przeniósł się deweloperki, tak jest, więc no Państwo zobaczył, że teren już na pograniczu Zaspy i Wrzeszcza, czyli dawna oczyszczalnia ścieków, tak? Gdzie saperzy musieli wysadzać zbrojenia z 20 lat, bo te dawne kolektory betonowe były tak zbrojone, że nie mogli tego wysadzić, kiedy zamykano to oczyszczanie parę lat temu. Teraz tam się przyniosła Gdańska, przynajmniej ta Gdańska piłkarska. Powstało chyba przedszkole, korty tenisowe, jakieś kryte boiska. Nagle to życie dzielnicy się przeniesie częściowo tam. Ja jestem bardzo ciekawy, w którą stronę pójdzie Dolny Wrzeszcz. Z drugiej strony mamy dawną tak zwaną indiańską wioskę, która praktycznie stała starta z powierzchni ziemi pod budowę nowego centrum handlowego. Ja jestem bardzo ciekawy, w którą tą stronę pójdzie i zobaczymy. No, tak to wygląda. Niemniej jednak warto z tą historią się zawsze zapoznawać, odkrywać, chodzić, bo wbrew pozorom jest to historyczna dzielnica. I wbrew pozorom jest jeszcze parę rzeczy, które tutaj wciąż nie wiemy. I mam nadzieję, że czy ja z kolegą Jarkiem Wasilewskim, współautorem książki Dolnym Wrzeszczu i Zaspie, czy inni badacze, czy różne portale jak Gdańsk Strefa Prestiżu, będziemy mieli możliwość nadawania tych kolejnych ziarenek do historii Dolnego Wrzeszcza i dowiadywania się nowych informacji. Z mojej strony bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za dobrą pogodę, bo to Państwa, za Państwa kciuki trzymanie. I zapraszam do Zapraszamy na wykłady. Tak jest. Cykl wykładów w najbliższą środę. W sali WT o godzinie 17.30. 17.30. O 18.00, dobrze. Wierzę Pani Halinie. Dobrze. O godzinie 18.00. W najbliższą środę. Wchodzi się tamtędy. Będzie pierwszy wykład w tej drugiej turze poświęcony
Dolnemu Wrzeszczowi jako dzielnicy właśnie osiedli robotniczych. Kolejne wykłady w cyklu mniej więcej dwutygodniowych. Harmonogram, godziny, daty są rozpisane na stronie Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz. Zapraszam w imieniu dzielnicowych radnych, także moim oraz mojego kolegi Jarka Wasilewskiego. Dziękuję bardzo.